Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w czymś, czego oczekiwaliście od bardzo dawna. Mnie już ręka boli od trzymania tego aparatu. Słuchajcie, unboxing pokoju. Coś, co wy nazwaliście unboxingiem pokoju, a to jest po prostu filmik, w którym wam pokażę moje obecne miejsce pracy na najbliższe miesiące do października. Tutaj zapewne w tym pokoju będę nagrywał GTA 5. I to będzie chyba najważniejszy fakt z tego wszystkiego. Słuchajcie, przejdę teraz sprzed kamery za kamerę. I słuchajcie, jak to wszystko wygląda. W tej chwili tak, żeby przeklarować różne rzeczy. To jest w ogóle jakieś coś. Mieszkam teraz w domu. To jest dom, tutaj widzicie jakieś takie wiksy, wyjście na jakiś taki mini strych. To za chwilę to wytłumaczę. Tutaj w ogóle koc, moje nogi. Ja mam nogi, wow, buty. Dom jest całkiem spory, muszę przyznać. Tutaj nie będę teraz przemianowywał ostrości, ale trochę tam tego jest. Tu jest taka mała garderóbka. Tam są jakieś pierdoły, tam jest w ogóle pokój inny. Tutaj jeszcze coś innego. W ogóle dom jest strasznie stary. Dużo rzeczy jest tu starych, niewymienionych. Na przykład widzicie, tutaj ze ściany wystaje taki boski zawór. I w ogóle kij wie o co chodzi, ale sobie wystaje. Te taśmy... Dobra, muszę ochłonąć. Te taśmy pochodzą z tego, że mój pokój w tą sobotę był zaplombowany. Czemu? To jest łazienka, co w tą sobotę pracowaliśmy razem z moim tatą, żeby pozbyć się wszystkich płytek i całej masy rzeczy, które tutaj były. Tak więc w sumie trochę roboty z tym było. I uwaga! Wkraczamy. Mój pokój. Tak! Tak, moi drodzy, to jest mój pokój. Mam nadzieję, że ostrość w tej chwili jest w miarę. Czekajcie, poprawię ją. Okej, powinno być teraz w miarę w porządku. Słuchajcie, tak wygląda mój pokój. Obracając się tutaj, widzicie w tej chwili, o, moją koszulę tak właściwie, ją wezmę. Rzucę ją tu, na knapę. To jest mój obecny pokój. Jeżeli chodzi, tak, powiedzmy... zamknę może drzwi. Słuchajcie, to jest tak jakby dwie części tego pokoju. Tu jest część sypialniana. Tam jest część do pracowniczo-rozrywkowa, powiedzmy. Głównie rozrywkowa, powiedzmy. Cały pokój jest w motywie fioletowo-czarnym. Ktoś powiedział, że jest pedalski, ktoś powiedział, że jest gejowski. Moja mama nawet w pewnym momencie powiedziała, że wygląda jak w burdelu. Ale moim zdaniem tak naprawdę prezentuje się zajebiście, ponieważ fioletowy kolor nawet lubię. Tu mam moje okno, nie pokażę wam, co jest na zewnątrz, ucząc się na błędach z poprzednich lat. No i co ja wam mogę pokazać? Tu jest typowa komoda, mam w niej ubrania. Nie będę wam ubrań pokazywał. Tu jest mój niezapomniany plakat z Halo, który wygrałem w konkursie Iron Gamer. To są w ogóle lampy, które strasznie mnie jarają. Czekajcie, ta jest niepodpięta, ta jest podpięta. Czemu mnie ta lampa jara? Uwaga! Tutaj mamy do niej włącznik, czyż nie? I jak go przekręcamy, lampa świeci się coraz bardziej. Można manipulować mocą świecenia tej lampy. Zajebista rzecz. To w ogóle jest wszystko chyba puste. Tak. Ostatnio rzadko z tego łóżka korzystałem. Powodów zdradzać nie będę, ale leży sobie. Siedzi, leży, żyje. Jest zajebiście wygodne. Oh. Super, vloguj z ręki. Łóżko jest mega. Ah, ostrość nie działa. No dobra, teraz super vlog. Tak więc łóżko działa. Przenosimy się dalej. Prezentując wam, co się znajduje tutaj. Jak już mówiłem, koszulę znowu przerzucę. Sukces! To jest moja kanapa. Kanapa została dokładnie taka sama, poduszki trochę się nie komponują, ale poza tym, kurde, no ona jest zajebiście wygodna i IKEA-owska kanapa. Siadając mam widok na telewizor. Oh! Fail. Telewizor jest trochę mały, szczerze, jak tak teraz na niego patrzę. Myślałem o jakimś 50-calowym, ale nad tym się jeszcze będę zastanawiał. Kanapa to nic nowego. Przejdziemy sobie dalej. To znaczy, tutaj, to jest taka nowa szafeczka, którą sobie tutaj zagospodarowałem. Ja sobie usiądę. Zmienię trochę ostrość. Tak, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie tak naprawdę moje pudełkowe wersje gier, które posiadam. Trochę ich jest. Jeszcze bardziej to przybliżę. Nie tylko są tu gry, ale też filmy. Jadąc od lewej. Oddech, oddech. Nie lubię chodzić i vlogować. Wiedźmin 2, Piraci z Karaibów 3, Na Krańcu Świata, Assassin's Creed, Batman Arkham Asylum, Prey, Resident Evil, Black Ops 2, Prototype 2, Heroes 5, Fahrenheit, Supreme Commander Złota Edycja, Battlefield 2, Two Worlds, duża edycja Wiedźmina 1,
Assassin's Creed Revelations, Max Payne 3, Dishonored, Hitman, Riddick, Medal of Honor, Warfighter, co za gówno, Prototype 2, Diablo 3, Borderlands 2, Skyrim, Rage, Ghost Recon, Future Soldier, Saints Row 3, Medal of Honor, Warfighter, kolejny. Nie, ja po prostu dostałem Steelboxa do zwykłego pudełka. Call of Duty 4, God of War 3, Metro Last Light, Bioshock Infinite, Resident Evil 6, Tomb Raider, Dishonored. Mamy też tutaj drugą szafeczkę, która jest tutaj. Tutaj znajdują się jeszcze, jak ta ostrość działa, do kolekcji. Jest Incepcja, obok Incepcji po lewej jest koncert U2. Na Blu-rayu, Max Payne Antologia, czyli 1 i 2, Starter Disc do PS Move'a, dwie części Sherlocka Holmesa, zajebiste filmy, to już wszystko pokazywałem, ale tak jeszcze raz przejadę. Pacific, Mega Serial, Call of Duty, tutaj jakieś płytki z CD Action, koncert Linkin Parku, Warhammer 40 000, Morrowinda mam też, jeden tom Death Note'a, anime Devil May Cry. Tutaj jest taka śmiesznie fajna paczuszka z Fallouta 3. To jest pudełko śniadaniowe, które dostałem wraz z edycją limitowaną. Niech sobie leży tak. Tam mam pudełko po PS Movie, a tutaj w sumie znajduje się coś, co już wam pokazywałem, czyli Resident Evil Revelations, które na PS3 będę w końcu chyba grał. Dobra, wynieśmy się stąd w takim razie. I znowu przemianuję ostrość. Proszę. Co się znajduje w tych szufladach? W tych szufladach znajdują się różne pierdoły. Jest moja zajebista peruka, którą wykorzystałem, żeby zagrać kobietę. To też tam wyląduje, bo może się niedługo przyda. Tutaj mamy moje gitary. Gitary, z którymi nie mam zielonego pojęcia, co zrobić. Albo je sprzedam, albo oddam, albo będę na nich grał. Tutaj różne kable, jakaś siatka, kable. Procesor sobie tam jakiś leży, nieużywany kompletnie. Przełączki, coś tam, takie komputerowe shity tak naprawdę. Tutaj kolejne komputerowe rzeczy. Pudełko, pad jeden, pad drugi, gogle na snowboard, okej. Okay. Mój plakat z Iron Mana 3. Słuchawki, zajebisty mikrofon do Xboxa, Razer Abyssus, drugi pad do tego, standardzik. Co mam tutaj? Tutaj mamy mój chujowy statyw. Dobra, okej, okay. Przechodząc sobie do mojego stanowiska komputerowego, czyli jednej chyba z ważniejszych rzeczy, to nieważne, tak jest. Tu jest, uwaga, moja lampa lawowa, którą już wam pokazywałem, ale pokazać wam ją chcę jeszcze raz. Jak widzicie, ona w tej chwili nie spełnia do końca swojej funkcji. O, coś tam, widzieliście? To był bąbelek powietrza. Ona w tej chwili jest w trakcie nagrzewania się, to znaczy lampka świeci w tą lampę od dołu i nagrzewa wosk, który się w środku znajduje. Gdy ten wosk się odpowiednio nagrzeje, dopiero wtedy kuleczki zaczynają latać góra, dół. To jest mój plan na cały tydzień, rozpisałem sobie wszystkie materiały. Macie teraz nieostro, ale to dobrze. Po 3 filmy na każdy dzień de facto zrobione. I tak ma być, ogar. Tu są moje dwa monitory. To jest Eizo, a to jest stary Samsung. Sobie tutaj mam teges, taka tam. Ta. Moje słuchawki Q-Pad, mój Blue Yeti, który jest przejebany. Popatrzcie, ja jak sobie siedzę, to tak widzę mój monitor, kiedy nagrywam. Muszę wypierdolić to i muszę sobie podnieść monitor, bo inaczej po prostu nie ogarnę. Tutaj mam typowo mój kufel i w nim mam herbatę jakieś malinowe or some shit. A tutaj mam różne szuflady z pierdołami, typu jakiś pilot, coś. O, stacja dysków se leży, radiator, kurwa. Takie rzeczy mam w szufladach. O, wejściówka na Digital Dragons. To jest rzecz, którą warto było zachować. Jest bardzo fajnie, porządnie wykonana. Nie będę zmieniał ostrości, ale to jest logo Digital Dragons tam schowane. Mój indeks! Fuck yeah! Mój indeks, który po prostu jest już nieczynny i będę miał nowy, bo się przenoszę na UP dopiero od października. A, tu kolejne pierdoły. I szczerze? Naprawdę szczerze? Dobra, tutaj... O, cholera, znowu Carlsberg. Dobra, nieważne. Tutaj mam taki grajdołek, pierdolnik. Nieważne, nie patrzcie się na śmietnik. Tu mam moje PlayStation, które jeszcze jest nierozstawione, oraz mój statyw, którego w tej chwili używam. Bo Zosia pożyczyła w sumie ten duży statyw, bo ona jest fotografem. Mój laptop sobie tutaj leży, jakieś świeczki, pierdoły, a tam jest zewnętrze, którego wam nie pokażę. Jakieś domki, trolololololo. I kurde, ludzie, to by było chyba na tyle, szczerze mówiąc. Nie widzę, co ja jeszcze miałbym wam tutaj pokazać. Pokażę wam się teraz tak, chujowo. Tak, bardzo dobrze. Unboxing mojego pokoju. Chcieliście, dostaliście, zobaczyliście na takim teraz... O, jeszcze tutaj jest zajebista rzecz na ścianie. Uwaga, zawór. Zajebisty zawór wyjebany w środku ściany.
No ale to nie ma większego znaczenia. Zobaczyliście mój pokój, zobaczyliście moje miejsce życia, pracy, spędzenia czasu, reszty domu wam nie będę pokazywał, bo jest tego za dużo i nie jest to zbyt ekscytujące. Tak więc do zobaczenia w kolejnych materiałach, być może już niedługo we Ragen on Antworten. W najbliższych dniach postaram się, żeby właśnie tak to sobie ułożyć. Ja na razie znikam, Remember Me na mnie czeka. Jeżeli wam się film podobał, trzymajcie się i dajcie łapki w górę i do zobaczenia w innych T-vlogach. Bye bye!